Ale dawno nie wkładałem koszuli do dresów. Po raz pierwszy od nie wiem kiedy, ale patrzcie, oto ja. Cześć. Cześć, cześć. Dzisiaj zagramy sobie w demo FIFA 18. Oby była jak najfajniejsza, ponieważ jak wiemy, chcemy, żeby FIFA się udało. Już słyszymy pierwszą piosenkę jakoś w tle. Jest fajnie, czuję się podekscytowany. Wyszła wczoraj wieczorem, moje zciszę sobie troszkę, bo jest strasznie głośno. Nowe dośrodkowania, bla 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 bla. Słyszałem, że te dośrodkowania i tak wcale nie są dobre, więc zobaczymy. Mam duże nadzieje, powiem szczerze, że mam duże nadzieje. Po tym ile 17 zmieniła, to naprawdę fajnie by było, jakby teraz dla odmiany się, znaczy teraz jakby dalej się zmieniało, byłoby fajnie. Weźmy sobie na zawodowca, żeby nas jakoś nie rozpykał ten zawodnik komputerowy, jako że nie grałem chyba ani jednego meczu. Przez całą FIFA 17 może zagrałem ze 3-4 mecze, też na komputer, więc sobie to zmieńmy i zagrajmy sobie w demo troszkę, w demo to zawsze fajnie się gra. No, w sumie nie ma wyjścia, żeby nie grać offline. Będziemy sobie odpalać chyba Huntera. Myślę, że Huntera już jakieś 17 osób rzuciło. Pojedyncze mecze też na pewno jakieś 17 osób rzuciło. Jaki by tu sobie wybrać klub? Może byśmy sobie wybrali na przykład Juventusem, może byśmy sobie zagrali. Chociaż nie, zagrajmy sobie Bayernem i zagrajmy sobie na Manchester United, wylosowane. Czerwone kontra czarne, albo może ja będę na czarnych, a wy będziecie na czerwonych, żeby już zachować czerwony diabeł w swoich klubowych pięknych koszuleczkach. Szybkie zmiany, dobra, nie chce mi się tego czytać, powiedzmy, że tego nie będę na razie robił. Chcemy Tolisso, walić Thiago, nie potrzebuję Thiago. Thiago czy Rodriguez? Rodriguez, zostańmy przy Rodriguezie. Kurde, i tak naprawdę Hummels, Boateng, Kimmich. W sumie spoko składzior, no. Nie ma za dużo do zmian, bo wszedł sobie to lisko i jedziemy. No mówię, zobaczmy, bo jestem strasznie ciekaw, jak będzie się grało. Wiem, że demo zawsze się różni. Nie można mówić, że nie, bo zawsze się różni. I to wiele od podstawowej gry. O Jezu, dobra, już mi dobrze idzie. Natomiast prawda jest taka, że już sporo pokazuje jakichś trendów demo. No i zobaczmy, jakie trendy się objawią właśnie w demo. Wiem, że już jest sporo youtuberów, nawet i z Polski, którzy już grali w pełną wersję i tam będą wrzucać coraz tego więcej, no ale jakby cóż. Nie jestem niczyim partnerem, a tym bardziej EA, także zostawmy sobie ich w spokoju. Oni sobie tam nagrali, bardzo fajnie dla nich. No i cóż, pierwsze kopnięcie boiski to pierwsze. Boiski. Pierwsze kopnięcie piłki w FIFA 18 było zrobione przez Polaka rodaka Roberta Lewandowskiego, który no niestety nie strzela gola, ale hej, już była pierwsza fajna okazja. Także no myślę, wszystko się zgadza. Wczoraj Robercik chyba bramkę strzelił z karnego, jak tam dobrze widziałem na Facebooku, bo w końcu jestem takim facebookowym kibicem trochę. Lewandowski. Już czuję, że inaczej czuć piłkę zdecydowanie. Podoba mi się ta strzałka z kierunkiem biegu, przyjemne to jest, że mogę zobaczyć, w którą stronę jest zawodnik obrócony, nawet jakby instynktownie, tak? Jest to bardzo przyjemne. No United też ma składzior, kurde, strasznie dobry. Na pewno będą fajnym klubem do pogrania w 18, no bo kurde, Lukaku jest strasznie fajny i jest no, pomoc mają świetną. Obronę mają bardzo przyjemną, szczególnie z naszym ulubionym obrońcą każdego zawodnika, czyli Bailey, tak? Miałem powiedzieć Bailingiem, ale to by było jakieś połączenie Smallinga i Bailey'ego. Ale no, Smalling no już dostanie downgrade, ale mam nadzieję, że nie taki duży, żeby był nagle jakiś niegrywalny. Przetestujmy sobie jakąś sztuczkę może. No, zadziałało niby. Robercik, nie wiem jakim cudem na jego konto to zaliczyło, ale... Okej, okay, może być na konto Robercika. A nie, dobra, nieważne, to był spalony. Fałszywie się podjarałem, jej mnie oszukało. Ale tutaj fajne to Tolisso jest, także przyjemnie, bardzo, bardzo dobry skład mają, o kurde. A tak się podjarałem, że aż się zacząłem jąkać z tej rozkoszy po prostu składem Bayernu. Powiedzcie mi jedną rzecz, to jest bardzo ważne pytanie do was. Na jaką platformę będziecie grali w FIFA 18? Bo umówmy się, możemy bezpiecznie założyć, że jesteśmy tutaj w takim gronie, że będziemy mieli FIFA 18 raczej na pewno wszyscy, albo prawie wszyscy.
Także powiedzcie mi, na jaką platformę będziecie grali w tę grę. Ja się właśnie zastanawiam bardzo mocno. To w demo gram na Xboxie. Bardzo mocno się zastanawiam, czy kupić pełną grę na Xboxa, czy też na PlayStation 4. Muszę jeszcze popytać ludzi, gdzie oni będą grali, na wypadek jakbym chciał z kimś coś nagrywać, to żeby być na tej samej konsoli. Podejrzewam, że ludzie typu Lachu będą na obu konsolach, tak czy tak, ale no, jakby jestem ciekaw, na jaką będą mieli główną konsolę do grania, bo no, fajnie by było być z innymi na konsolce, żeby móc tam podpatrywać wyniki, od czasu do czasu coś nagrać, jeżeli nie zniknę na pół roku w jakiejś dżungli. Także no, jestem ciekaw, gdzie wyjdziecie, bo to też jest w sumie istotne, gdzie będzie po prostu więcej ludzi. Tam się lepiej gra, na przykład na Playce pewnie by się lepiej grało z tego względu, bo wydaje mi się, że na Playce będzie więcej ludzi. A z drugiej strony właśnie tam, gdzie jest... Tam, gdzie są ludzie, tam są lepsze ceny na rynku, jest lepsza dostępność kart. A że teraz, z tego co zrozumiałem, to nie ma różnicy między konsolami, to w sumie bardzo przyjemne to jest, bo ja w sumie na Xboxa kupiłem po to, żeby grać FIFA, to wtedy mógłbym go sprzedać tak naprawdę. Bo z drugiej strony po co mi konsola, jak jedyne gry, w jakie na niej gram, to Gwint, który jest na PC-cie i FIFA. Kurde, widzę, że na kamerze jestem jakiś ciemny. Wybaczcie, ale musiałem użyć innego oprogramowania, żeby w końcu nagrać kamerkę. Muszę się tu w końcu jeszcze troszkę pobawić. Ale w międzyczasie Robin strzela bardzo fajną bramkę. Muszę wam powiedzieć, że już czuję troszkę inne strzały. Bardzo fajna twarz, fajnie odwzorowana Robina. Ale już czuć, że po prostu feeling piłki jest trochę inny. Jest to moim zdaniem najmniej drewniane demo jak na razie, zdecydowanie mogę tak powiedzieć, bo demo zawsze jest zdecydowanie wolniejsze i takie bardziej drewniane niż pełna wersja. Właśnie, miałem popróbować sztuczek. Podajmy do Riberiego i zobaczmy, jakie to tempo tych wykonywania sztuczek, bo to jest istotne tak naprawdę, w jakim tempie oni wykonują te sztuczki. Z każdym kolejnym rokiem jest to coraz gorsze i zobaczmy, czy teraz też. No, muszę powiedzieć, że w miarę się da dryblować. Natomiast już czuję, że te sztuczki nie będą... Na pewno to nie wrócimy do FIFA 12, tak? 11, 10, nawet 13 czy 14. Tak naprawdę od 15 już jest dużo trudniej. Ciężko będzie sprawdzić na komputer na tym poziomie trudności. Myślę, że jeżeli będę coś... Na pewno coś nagram jeszcze do przodu z dema. To na pewno będę chciał zagrać na wyższym poziomie trudności, żeby trochę potestować obronę, bo jak widzicie, teraz to głównie sobie atakuje. Karny będzie. Będziemy mieli okazję dać Robercikowi karnego. Bo jestem ciekaw, jak wygląda system obrony. Wiem, że jest trochę zmieniony, że jest trudniej. Komputer już nie broni za ciebie, co jest po prostu dla mnie... takie przyjemne. Tak się tym jaram. No bo umówmy się, wkurzający był fakt, że tak naprawdę nie wymaga to... Włącz, wyłącz celownik? No, że nie mam opcji włączenia celownika, także... Wow, dobra, zważyłem to. Nieważne, tego nie było, tego nie widział. Ale chcę zobaczyć, jak się broni, właśnie dlatego, że kurde, strasznie się nieprzyjemnie grało w 17, kiedy grało się w Foot Champions, głównie w tamto to dolegało. I każdy bronił identycznie, po prostu trzymał, zmieniał się na pomocnik. Najlepsza technika obronna to było w ogóle nie dotykać obrońców, obrońcy niech sobie bronią, wyłączyć sobie automatyczną zmianę zawodników i tylko biegać pomocnikami, dlatego najlepsi byli pomocnicy typu Kante, Sanchez, Nainggolan i tak dalej. Bierzesz Kante, jesteś na nim i biegasz nim po całym boisku, obrońcy bronią za ciebie, a ty tylko dodajesz dodatkowego zawodnika, który naciska na atakującego, właśnie typu Kante czy coś takiego. To było tak nudne, bo atak polegał na tym, że grałeś tak naprawdę na jednego piłkarza przeciwnika, tak? Tego, który biegał za tobą i który miał na tobie pressing non-stop, a w tym samym czasie wszyscy obrońcy przeciwnika plus dwóch defensywnych pomocników i ktoś tam jeszcze z defensywy po prostu ustawiali się idealnie, najlepiej jak to tylko możliwe. Przypominało to te wyjścia bramkarzy, które były kiedyś idealne. Fajna akcja Riberiego tutaj z zejściem do środka na Roberta.
No bo kurde, dajcie spokój, jakbym chciał pograć na komputer, który broni za ciebie, to pograłbym sobie na komputer, a nie wchodził w Food Champions, gdzie mamy pokazać skilla, tak? Za czasów 13 czy 12, dlaczego się dobrze grało na sztuczki? Dlaczego moje wszystkie kompilacje fajne były z 13? Bo kurde, trzeba... O proszę. Bo kurde, trzeba było bronić samemu, a nie komputer broni za ciebie. Jakbyście, polecam sobie zobaczyć, jak wyglądały, jeżeli macie jeszcze grę, to polecam sobie odpalić taką 13 i zobaczyć, jaka jest różnica w porównaniu z obroną tutaj. Ale no nawet, zobaczcie sobie, jak słabo ludzie bronili właśnie na przykład na moich kompilacjach z 13, gdzie sztuczki były tak efektowne dzięki temu, że koleś na ciebie biegł, jeżeli był nieogarnięty, jeżeli robił pressing, to łatwo było jakieś dziury znajdować i tak dalej. A teraz komputer się u ciebie zostawia i tak naprawdę nic nie musisz robić. Wystarczy, że... może inaczej. Nie to, że nic nie musisz robić. Musisz robić tyle, żebyś się przypadkiem za mocno nie zaangażował. Największym błędem w defensywie w 17 to było to, żeby się ruszyć obrońcą. A to jest moim zdaniem beznadziejne, bo odbiera tak naprawdę cały element defensywny z gry, co po prostu sprawiało, że wiecie, grając 40 meczów w ciągu weekendu, po prostu każdy był taki sam, bo każdy grał w obronie tak samo, co było mega nudne, bo na przykład ja zawsze lubiłem grać ten ofensywniejszy sposób obrony, gdzie właśnie można wychodzić głębiej i tak dalej, bardzo mi się zawsze podobał i fajnie mi się tak grało, ale nie było to możliwe do stosowania, bo po prostu była to gorsza technika niż każda inna. Ale no rozgadałem się za bardzo o 17. Muszę wam powiedzieć, że na razie feeling jest bardzo fajny. Mówię, zagram sobie następny mecz na klasę światową, zobaczmy jak wtedy będzie. Nie chciałem tutaj się jakiegoś wielkiego blamażu dokonać, ponieważ no tak jak mówię, no nie gram w FIFA offline prawie wcale od dobrych kilku lat, plus w tę FIFA nie grałem w ogóle. Natomiast ogromny plus w porównaniu z demem 17, 16, te demo były strasznie drewniane, jak pamiętacie to naprawdę tempo rozgrywki było tak słabe. Wiadomo, w Ultimate Team z jakiegoś powodu, przez podkręcenie statystyk może, czy jakieś są inne trochę parametry, generalnie piłka jest szybsza, rozgrywka jest szybsza, natomiast w sezonach zawsze to było no, stosunkowo wolniejsze i wiadomo, że gram teraz coś takiego ale sezony, ale z drugiej strony jest to też naprawdę nie jest aż tak zwolnione, jakby się czuło, nie? Szkoda, że nie ma już FIFA 16, gdzie był drafcik w demie, bo było fajnie, bo można było sobie odpalić i zobaczyć jak fut tak naprawdę wygląda, bo demo futa no to zawsze przyjemna sprawa, ale no z drugiej strony wiecie, za tydzień będzie już web app, będziemy mogli sobie zacząć jakieś serie nagrywać i tak dalej. Mam nadzieję, że jako, że już pokonałem na razie przeciwności losu na studiach i dostałem się na drugi rok. Zdałem właśnie, dzisiaj się dowiedziałem, że zdałem ostatni egzamin, znaczy jedyny w sumie mój egzamin poprawkowy, ale no ostatni mój egzamin. To jestem już spokojny, że będę na drugim roku studiów, a że na początku roku studiów się za bardzo nic nie dzieje. Plus, no wiadomo, przez pierwsze parę dni to nawet jeszcze nie będę na studiach. Mam nadzieję, że nic mi nie przeszkodzi w tym, żeby się zaangażować na początku przynajmniej bardzo fajnie w robienie filmów i zobaczyć, jak będzie nam się podobała FIFA 18. Mówię, jak na razie jestem bardzo pozytywnie, może nie zaskoczony, bo w sumie miałem od początku dobre jakieś przeczucia co do tej FIFA, ale po prostu miałem dobre przeczucia, jestem przyjemnie zaangażowany w kibicowanie FIFA 18, żeby była dobrą grą. Widzę już, że jest ładniejsza, podobają się zawodnicy, kibice są, jacy są. Nie wiem, słyszałem komentarze na przykład od Kartomanii na Facebooku, że będzie bardziej jak Pro Evo. Nie wiem, bo nie grałem w Pro Evo od dobrych kilku lat, aczkolwiek zagrałbym w każdą grę, która przypominałaby bardziej PSa 05, bo to była najlepsza gra piłkarska wszechczasów. Z Thierrym Aurim. Rozegrałem w offline jakieś 1000 meczy Arsenalem na Chelsea czy cokolwiek. Nie wiem, czy to było na licencji czy nie, ale pamiętam, że Aurim był po prostu, o Jezus Maria, jaki on był dobry. Robercik, bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo fajny rajdzik. Jaki strzał, jaki gol. Robert ma bardzo fajne staty, jest chyba szóstym piłkarzem z najlepszym overallem w grze. Jego karta wygląda bosko, 88 strzelania między innymi.
Jaram się. Lewandowski hat-trick. Nagram jeszcze, myślę, jedną giereczkę z dema i wrzucę ją teraz, jak będę na wyjeździe. I cóż, jedziemy sobie z Łebapem już niedługo, także mam nadzieję, że film wam się podobał. Wiem, że nie było tu nic odkrywczego, głównie moja opinia, ale wiecie, może ona was zainteresuje, także powiedzcie znajomym, że Wojciech żyje. To byłem ja. Zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale. To był Wojciech, pa pa.